Witam wszystkich słuchaczy i fanów. Dzisiejszy temat to konkurencja, której tak bardzo boi się bohater tej bajki. Większość bohaterów działających w przestrzeni boi się konkurencji i mówi o konkurencji, i mówi o zachowaniu się w stosunku do konkurencji, która nie istnieje. Konkurencją jest każdy bohater tylko i wyłącznie dla siebie, bo w tylu przejawieniach, w ilu pojawia się złudzenie konkurencji, pojawiasz się czy przejawiasz się ty, bohaterze. Życie w iluzji oddzielenia daje możliwość doświadczania takiej złudy, jak konkurencja. Takiej złudy, jak niedoborowość, niedoskonałość i konieczność poszukiwania metod na wszystko, co jest niedoskonałe. Choć wszystko, co buduje wyobrażenie tej iluzji, jest absolutnie pełne i doskonałe. Ale umysł ludzki jest tak skonstruowany niejako, czyli odpala się w takim softwareze. W takim oprogramowaniu, którego nikt nie zna, e, na tym polega magia właśnie życia ludzkiego, odpala się w oprogramowaniu, w którym może tylko i wyłącznie widzieć 0 lub 1. Program zero-jedynkowy. Jakby żyjemy, życie odpala się w przestrzeni binarnej, choć jest niebinarne. No, i używam słowa, które teraz yy, występuje w bajce, wiemy jakiej, tęczowej, ale ta binarność to jest inaczej dualizm. Jeżeli ktoś określa siebie jako niebinarny, no to jest znowu trend modowy, nowa koncepcja, bo jak wiadomo, ta przestrzeń obfituje w różnego rodzaju koncepcje. I jeżeli przywiązuje się tutaj wagę, czyli bohater bardzo identyfikuje się ze swoją binarnością i słyszy tego typu określenia, znowu pojawiają się wskutek tego i jakieś emocje pozytywne lub negatywne, bo przecież wszystko tutaj jest czarne lub białe, lub pośrednie, lub w takim kolorze, albo w jeszcze innym kolorze. I to jest ta binarność. Właśnie. To niesamowite zróżnicowanie. Ale ta binarność to jest również poczucie, że istnieje konkurencja. Otóż konkurencja jest znowu elementem wierzeń. Oczywiście te wierzenia, które nakręcają niejako tę e, matrycę, czyli przejawianie się życia ludzkiego, one są. Te przekonania, one same siebie jakby rozkręcają, bo warunkują przekonania, warunkują istnienie nieistniejącego de facto bohatera. Czyli film tylko wtedy się kończy, kiedy nie ma już żadnego scenariusza, nie ma za czym gonić. Kiedy nie ma żadnych dążeń, kiedy nie ma żadnych celów, żadnych rozczarowań, filmu nie nakręcimy. I tak jest z życiem ludzkim. ludzkim. To życie ludzkie to jest Grand Illusion wielka iluzja wielkiego filmu, w którym to filmie bohaterowie oglądają filmy. Tylko ci bohaterowie mają złudzenie. Że te filmy są nieprawdziwe, które oglądają, ale oni sami są prawdziwi i żyją w bajce prawdziwej. I dopóki istnieją takie przekonania, identyfikacja, e, dopóty ma sens kręcić się ten serial i odpalają się coraz to nowe jego odsłony. Niekończąca się historia, która nigdy się nie zaczęła i nigdy się nie skończy. I do tego by historia odpalała się, niepotrzebna jest tutaj intencja bohatera, jak to się opowiada, niepotrzebna jest jego decyzja, ani nie ma żadnej wolnej woli, która pozwala na kreowanie rzeczywistości. Ale dopóty jest ta zabawa w te gierki, dopóki jest Operacyjne to przekonanie. Operacyjne to chyba najlepsze określenie, bo jeżeli w coś jest wierzenie, to automatycznie w obrębie tego wierzenia dzieje się film. Jeżeli aktor zatrudni się do odegrania jakiejś roli, to w momencie, gdy zidentyfikuje się w miarę w sposób wyraźny, silny z odgrywanym przez siebie bohaterem, dopóki on jest w tym zidentyfikowaniu, dopóty ta rola jest odgrywana dobrze. Jeżeli pojawia się znudzenie, pojawia się niechęć, jeżeli rola nie leży, właśnie, rola nie leży, to w tym momencie cały ten film jest do bani. Może nie cały film, ale te sceny, które należą do tego bohatera. I tak jest z życiem. Jeżeli jest próba odgrywania roli, roli, która jest, należy do kogoś innego w tej przestrzeni, która wynika w sposób naturalny z kogoś innego, który tutaj się obrazuje, z innego bohatera, to próba naśladownictwa tej roli innej. Próba odegrania kogoś innego nigdy się nie udaje, nawet jeżeli jest przejściowo złudzenie, że wyszło. Próba walki z konkurencją jest dokładnie tym samym. Przejawienie każdej postaci to jest przejawienie Boga we wszystkich osłonach, przejawienie miłości bezwarunkowej, przejawienie energii. Energii, która nie ma granic, może się przejawiać w formie niedualnej i w formach dualnych. Ale nie byłoby zabawy, nie byłoby gry, gdyby nie było sceny dualnej. Sceny, która jest w każdym momencie kompletna, i element e, tej sceny, który nazywa się konkurencja. Ma swoją drugą stronę, pełnia. Nie ma konkurencji. Nie ma czegoś takiego jak konkurencja, bo z kim konkurujesz? Z samym sobą konkurujesz. Tu jest magiczna przestrzeń, której nikt nie zna mechanizmów. Nie znają bohaterowie tych mechanizmów i nigdy ich nie poznają. Polegające na tym, że Każde to kwantum energii, które podlega mm, samoidentyfikacji yy, w, w postać osoby, ma jakiś pakiet, niejako dysponuje. Pakietem można by było nazwać talentu, a więc przejawia się niejako po to, żeby niejako bawić się w określony sposób. Można to w sposób taki bardzo uproszczony przedstawić. A więc energia, to kwantum energii w upostaciowanej um, osobie, ma niejako swój potencjał. I zakres tego potencjału nigdy nie powtarza się w innych kwantach energii. Które mają swoje talenty. Choć wydaje się umysłowi, który widzi zawsze czubek góry lodowej, który zawsze widzi w obrębie matrycy niedoborowej, wydaje się, że są to powtarzalne umiejętności. Ale w obrębie danej umiejętności, która jest nazwana, powiedzmy, e, pianista, który e, czuje, że łatwo przychodzi mu, Nauka, które od dziecka wykazuje tak zwane umiejętności ponad, ponad przeciętne w tym zakresie, dalej rozwija się jak kwiat, ale kwiat, który ma nieskończoną ilość możliwości rozwoju w różnych kierunkach. I właśnie dlatego nie ma konkurencji. Tylko, że zabawa w obrębie teatru Matrix, a ten teatr Matrix to jest teatr, który odbywa się niejako, odpala się równocześnie z tematem pieniądz. Temat pieniądz jest ściśle związany z e, życiem ludzkim. E, jest to temat, e, który. Jakby niejako musi istnieć, można by było tak powiedzieć. Musi istnieć, bo nadana jest wartość czemuś takiemu i bohater, który biegnie za tym czymś. A więc jakby to jest część tego teatru, tak jakby nieunikniona, zawsze będzie była w ciatce czasoprzestrzennej będzie była jest w takiej czy innej wersji, bo ktoś by mógł powiedzieć pieniądza nie było No może być pieniądz w komputerze, może być pieniądz w złocie, może być pieniądz w, w walorach seksualnych. Obojętne. To są, to jest wszystko kwestia pieniądz, bo wszystko ma wartość nadaje się tutaj w tej przestrzeni wszystkiemu wartość materialną i również każda, Postać, która tutaj się wyświetla, też ma wartość materialną. Jeżeli jest oceniana jako wartościowa, to ma swoją wartość giełdową, a więc są określone kryteria, które kwalifikują tutaj do wysokiej wartości giełdowej. Oczywiście związane jest to z wpisywaniem się w obrębie siatki wymogów binarnych, czyli dualnych. Czyli zabawa gra w Matrix, czyli giełda. To jest również zabawa. Tylko jest zasadnicza różnica w odbieraniu tej zabawy, niezabawy w obrębie świadomości tego, że jest to zabawa, a zupełnie inne. Jest odbieranie tego w obrębie świadomości, że to jest prawda, i um, z tym związane pełne utożsamienie z biegiem w wyścigu szczurów. Kogo pełne utożsamienie? No właśnie, fenomen bohatera, który biegnie, dąży, ucieka, walczy z konkurencją. Walczy z czymkolwiek. O, tutaj się każdy temat może się wyłonić. Bohater, który przechodzi przez bramy Syriusza, bohater, który czeka na pełnię Księżyca, bohater, który czeka na coś, wyczekuje i jest w pełni utożsamiony. I wtedy istnieją metody, szkolenia. Wszystkie teorie, które się wyłaniają, i to jest cały czas zabawa, dopóty, dopóki jest aktualność tego programu utożsamienia. Ten program utożsamienia znika i automatycznie wszystko się zmienia, absolutnie wszystko się zmienia, aczkolwiek niby zewnętrznie pozostaje tym samym, pozostaje zwyczajnością w nadzwyczajności. I jest jednocześnie i cierpieniem, i przyjemnością. I nie ma nikogo, kto ma akceptować lub nie akceptować. Dzieje się życie. Życie jednocześnie w dwóch odsłonach, nie w odsłonach następujących po sobie. Choć oczy, uszy, odbiór poprzez matrycę biologiczną. Jest dualny. Odbierasz dzień, a potem noc. Odbierasz radość, a potem smutek. Choć w każdym momencie odbioru jest wszystko kompletne, równoczesne, bo nie ma czegoś takiego jak następowanie po sobie zdarzeń bo nie ma czasu ani przestrzeni i nie ma również tych zdarzeń jest wielka bajka grand illusion ja ostatnio nagrałam taką piosenkę wszystko jest everything is art i częściowo tam jest jakby zawarta ta informacja informacja bo dobrze brzmi nie ma żadnej informacji jest po prostu kreacja, która wyłania się poprzez niby artystkę. Szynaje. <grymne> Dziękuję. Wszystkiego dobrego.